Wydanie specjalne programu Dzień z Republiką. Przed Biurem Bezpieczeństwa Narodowego jest nasz reporter Rafał Kasprzak. Rafale, jakie masz dla nas informacje? Najważniejszymi informacjami z tych oświadczeń, najważniejsze informacje są takie, że na pewno sojusz zadziałał. Sojusz, w którym jesteśmy, zadziałał. Rozmowy są prowadzone w trybie szybkim, konkretnym i bardzo rzetelnym. To powiedział nam premier Mateusz Morawiecki. Natomiast najważniejszą informacją przekazaną przez prezydenta Andrzeja Dudę jest taka, że rakieta nic nie wskazuje na intencjonalne atak rosyjskiej rakiety na nasz kraj. Andrzej Duda powiedział, że prawdopodobnie był to tylko nieszczęśliwy wypadek i rosyjska rakieta nie została wystrzelona przez Rosjan specjalnie na teren Rzeczpospolitej. Najprawdopodobniej był to tylko i wyłącznie wynik działań ukraińskiej armii, która próbowała zestrzelić rakiety. Pamiętajmy o tym, że wczoraj doszło do największego, do 24 lutego, bombardowania terenu całej Ukrainy. I właśnie w wyniku tych działań spadła jedna z rakiet na teren Polski, ale nie było to działanie intencjonalne, lecz najprawdopodobniej był to tylko przykry wypadek. Fakt jest taki, że gdyby nie rosyjska inwazja na Ukrainę, do tych tragicznych wydarzeń w miejscowości Przewodów, znajdującej się około 5-6 kilometrów od granicy z Ukrainą, na pewno by nie doszło. Mateusz Morawiecki przekazał ważną informację, że jest w nieustannej rozmowie i konsultacjach z członkami NATO. Ważną informację przekazał też prezydent Andrzej Duda. Powiedział o tym, szczególnie kierował te słowa do mieszkańców wschodniej części naszego kraju, a szczególnie mieszkańców tych, którzy zamieszkują miejsca w pobliżu granicy z Ukrainą. Apelował o spokój, apelował o niesienie paniki, też apelował o to, żeby mieszkańcy tych rejonów się nie bali ze względu na wzmożoną intensywność działań służb policyjnych i służb wojskowych. Ta liczba wojska i policji zostanie w tych rejonach zdecydowanie zwiększona. Są wszelkie działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa w tych rejonach i apelował o to, żeby nie siać paniki i też bazować na rzetelnych informacjach, żeby przede wszystkim uważać na rosyjską propagandę. To był nasz reporter spod Biura Bezpieczeństwa Narodowego, a my łączymy się z kolejnym gościem. Jan Parys, były minister obrony narodowej. Dzień dobry, panie ministrze. Witam serdecznie. Zacznijmy od tego, czym żyją polskie media i nie tylko polskie. Od wczoraj tragiczne wydarzenie na granicy, blisko granicy polsko-ukraińskiej. Dwóch naszych rodaków zginęło w wyniku wybuchu. Trwają wciąż ustalenia, co konkretnie tam wybuchło i skąd przyleciało. Sojusz Północnoatlantycki już zareagował. Była oficjalna konferencja Jensa Stoltenberga. Jakby pan minister ocenił działanie polskiego rządu, polskich struktur odpowiedzialnych za bezpieczeństwo naszego kraju i struktur północnoatlantyckich? Działanie naszych władz było bardzo wstrzemięźliwe. Wyraźnie widać, że nikomu nie zależało na sianiu paniki. Raczej starano się uspokajać opinię publiczną. Chociaż powiem otwarcie, że wypowiedź pana rzecznika rządu nastąpiła po wielu godzinach od momentu zdarzenia, a przez ten czas media społecznościowe, można powiedzieć, że szalały i rozwijały różnego rodzaju nieprawdopodobne wersje tego zdarzenia. Myślę, że w przyszłości trzeba reagować szybciej i dawać ludziom jasny, krótki komunikat, no jak najszybciej, żeby uspokoić opinię publiczną i nie dawać pola do domysłów w internecie. Natomiast no, nasze władze skupiły się na tym, by koordynować swoje wypowiedzi, swoje działania z sojusznikami, czyli przede wszystkim z USA. Dzisiaj już wiemy, że Stany Zjednoczone dają wyraźną informację, iż znają trajektorię lotu tego pocisku, który spadł w Polsce.
A jeżeli znamy trajektorię, no to wiemy również, skąd został wystrzelony i kto go wystrzelił. I z tego wszystkiego wynika jasno, że to był pocisk ukraiński, który miał za zadanie zestrzelić rakietę rosyjską. No a przez jakiś błąd czy niedokładność ten pocisk spadł na terytorium naszego państwa. Więc to jest incydent godny ubolewania, natomiast nie jest to żadna wojna, nie jest to żaden atak na nasz kraj, chociaż oczywiście jesteśmy tutaj ofiarą wojny, która się toczy od szeregu miesięcy na Ukrainie. Już wczoraj pojawiły się takie spekulacje, takie komentarze, nie tylko w tych sieciach społecznościowych, o których pan minister wspominał, ale także wśród komentatorów poważnych, zajmujących się tymi sprawami od lat, że cała ta sytuacja, cały ten incydent, niezależnie od tego, jak zostanie ostatecznie wyjaśniony, czyli od wskazania, jaki to był pocisk rakietowy, dlaczego spadł po naszej stronie granicy, wpłynie ta cała sytuacja, może wpłynąć na zintensyfikowanie pomocy ze strony NATO dla Ukrainy właśnie w tym sektorze obrony przeciwlotniczej. Nie tylko nowsze systemy rakietowe, ale także nowsze, bardziej zintegrowane systemy rozpoznania, ostrzegania, nowsze radary, może bardziej dokładny system śledzenia kosmicznego tego, co dzieje się nad Ukrainą i wokół Ukrainy. Jak pan sądzi, czy może być taki właśnie skutek, zgodnie ze staropolskim powiedzeniem, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło? No, trudno mi w tej chwili to przewidzieć. Wiadomo, że Rosja używa broni rakietowej po to, żeby terroryzować społeczeństwo na Ukrainie, czyli nie tylko, żeby walczyć z żołnierzami ukraińskimi, ale żeby zastraszyć całe społeczeństwo. Tam są ataki bardzo liczne na miasta, na wsie, na infrastrukturę, na elektrownie, na sieci energetyczne. I to jest sposób takiego zmuszenia Ukraińców do ustępstw, do tego, by przystąpili do jakichś rokowań. Ja bym chciał zwrócić uwagę na dwie rzeczy. Po pierwsze, pomoc, która dotychczas została udzielona przez Stany Zjednoczone, która jest dużo większa niż wszystko to, co robią kraje europejskie. To jest tak naprawdę promil tego, co Stany Zjednoczone wydają w związku na pomoc gospodarczą własnym firmom w związku z COVID-em. Więc wprawdzie te 40 parę miliardów dolarów to jest oczywiście duża suma, ale na tle tego, co Ameryka wydaje w tej chwili na ratowanie własnego przemysłu, to jest niewiele. Po drugie, wiadomo, że twardy opór przyciąga pomoc, czyli że to jest wskazówka zarówno dla ukraińskich władz, jak i dla polskich. Ten, kto się twardo broni, będzie otrzymywał wsparcie i pomoc. Byłoby bardzo dobrze, żeby Ukraina mogła otrzymać broń przeciwrakietową, tak żeby chronić swoją ludność przed tymi morderczymi atakami, bo dzisiaj niestety wobec tej broni rakietowej rosyjskiej często Ukraińcy są bezradni i wiele pocisków wczoraj spadło na ukraińskie miasta, na ukraińską infrastrukturę i czas najwyższy, żeby to zablokować. Panie ministrze, spojrzyjmy teraz na zupełnie inną część naszego globu, chociaż na wydarzenia ściśle związane z tym, co dzieje się na Ukrainie. Szczyt G20 w Indonezji, przez niektórych nazywany szczytem G19. Sugestie, że Rosję powinno się z tego grona po prostu wyłączyć. Padły pewne decyzje, zapadły pewne rezolucje potępiające Rosję, ale nie były to rezolucje jednogłośne. Dość dwuznaczna postawa Chin, dość dwuznaczna postawa Indii i wycofanie się, wyjazd Ławrowa stamtąd, który przez część komentatorów oceniany jest jako
ucieczka. Jak podsumować to, co wydarzyło się na szczycie G20? Jest to sukces świata zjednoczonego, czy nie ma tego zjednoczenia wobec rosyjskiej inwazji? Rosji udało się wprowadzić pewien podział między kraje, najważniejsze kraje na globie? Myślę, że Rosja znalazła się w trakcie tej konferencji w izolacji, bo po pierwsze większość państw potępiła politykę rosyjską, a inne kraje milczą, ale nie słychać o tym, żeby ktoś wyrażał poparcie dla Rosji, żeby ktoś bronił Rosji. Więc rzeczywiście można ten szybki wyjazd ministra Ławrowa nazwać ucieczką. Tak samo jak wczorajsze ataki na Ukrainę, bardzo intensywne, są taką rozpaczliwą próbą pokazania całemu światu, że Rosja jeszcze coś może, że wprawdzie jest izolowana, ale jeszcze ma jakieś możliwości działania i wszyscy, którzy teraz jeszcze są w Indonezji, mają się zastanawiać, co Rosja dalej zrobi, że jest bardzo groźna i tak dalej. Otóż ja nie sądzę, żeby ten sposób postępowania Rosji odniósł skutek, ponieważ raczej to wszyscy przyjmują jako dowód słabości i raczej budzi to zażenowanie, pogardę, a nie jakiś szacunek. Także Rosja tymi atakami wczorajszymi nie naprawiła swojego wizerunku, raczej daje dowód, że jest kompletnie nieodpowiedzialna, bo atakuje ludność cywilną. Panie ministrze, ale nie potrafi. Mówi pan o pewnej próbie ratowania twarzy, ratowania swojego wizerunku wobec innych państw, ale może w tym działaniu, ja tylko tu zgaduję, ale może w tym działaniu była raczej próba oddziaływania na własnych poddanych, bo ciężko ich nazwać obywatelami, na Rosjan i pokazanie, że jednak jesteśmy jeszcze silni, ale na wewnętrzne potrzeby. Bez wątpienia te kroki mają również pewien echo w samej Rosji, natomiast proszę pamiętać, że Rosja jednak prowadzi również politykę zagraniczną i działania wojenne, gdzie to są działania zewnętrzne przede wszystkim. Wyjazd do Indonezji Ławrowa to jest działanie w dziedzinie polityki zagranicznej. Tam zresztą, jak wiemy, nie pojechał Władimir Putin, który się obawiał stanąć na przeciwko. Panie ministrze, tutaj musimy zakończyć naszą rozmowę. Bardzo dziękuję za tą wypowiedź dla naszej stacji. Jan Parys, były minister obrony narodowej, był naszym gościem. Kłaniam się. Dziękuję. A w naszym studiu już za chwilę najważniejsze informacje z kraju i ze świata przedstawi państwu Piotr Kieraga.